Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Rail Heroke. I dzisiaj kontynuujemy sobie naszą grę na mapie Prani, David. A i zwał, to jest zwał. I towar sobie jedzie ładnie na doki. W sumie możemy już mu całą trasę zapuścić. I mamy jeszcze jakiś nowy kontrakt. Masyrak na bubny. Nie, na razie mi wystarczy. Niech jeszcze ten sobie tam w razie dojedzie. We should start by automatically accepting trains onto the platforms. We'll need to perfect. There are lots of upgrades here for the future, but for now, we're looking for the auto accept trains upgrade. There are four different types of upgrades. Automatyzacja, automatyczne przyjmowanie pociągów. Great. Here's the one we're looking for. The upgrades take 5 upgrade points to unlock. We'll earn 1 upgrade point each time we dispatch a train on time, so better... Nice work! That's our first upgrade. Hopefully there's many more to come. Nie, to nie jest pierwszy upgrade. Pierwszy był trochę inny. Look at that! A button's been added. Turning this on will let us automatically accept trains arriving at this station. Perfect! This button will be available in every one of our stations. Remember, it's activated by default, so feel free to uncheck it when you need to. Ciekawe. Dobra, bo ty masz 33 i wrócić, czyli ty się tutaj ładnie na... Wracasz? No ja ci bubny 2. No dobra. A, no ty. Czym go poodwracał? Lewo, prawo, lewo, prawo. Aha, i przyjechał ten i on jedzie do bubny na 2. No dobrze mówiłem. No ty sobie wiedziesz to. Okej. No i pięknie. A i to już teraz jesteś gotowy do odjazdu. Wiecie co? Musimy zrobić niestety coś takiego. Bym ja teraz mógł zrobić coś takiego i wysłać tego tam w dół, by one już 2 na raz sobie jechały.
Aha, ja i tak dostanę 2200, tak? Well, these things happen, but I'm still here. Weird, right? Guess you better reload. Aha. Nie, to ja sobie załaduję ostatni zapis. Wiesz pan co? Szczerze powiedziawszy, to tego bym się nie domyślił. Że w ogóle coś takiego może się stać. Ten semafor sobie jednak tutaj umiejscowię. I ten pojedzie tam na dół. Bo one mają po... A to on w bubny też się ma zatrzymywać? A w sumie on i tak będzie jeździł jeden. Szkoda tylko, że ma to wiedzieć, wie to co tą samą czasówkę. Ja wiem co zrobię. O, tak? A ten tor? Czemu tak? Nie o to. A ja tego sobie wezmę? I przestawię. Wtedy wybuduję sobie tor tutaj. Jest idealnie. Ty sobie wyjeżdżasz tutaj. Ty sobie wyjeżdżasz tutaj. Może ty jeździsz jako pociąg rozkładowy, nie? O, pięknie. Też ten towarowy przyjedzie dopiero za jakiś czas. Ty możesz sobie tu wjechać. Ah, the church bells. They remind me of my time at Wakefield. That was a long, long time ago now. If I close my eyes, I can still hear the sound of the... No dobrze, no jest trochę mniej. It always used to wake me up. You know, I've been working on a project for a while now. I've been to a lot of places in my time. Oh yes. Towar sobie... But I don't want to forget any of them. Jeżdża na doki, I've been making them into maps. Little games to play. And I've just finished recreating Wakefield. Would you like to play it? It shouldn't take long. It's only a short one. I'd love to show it to you. I've even included the old cathedral bells. Że coś takiego sobie możemy robić. A czy chcemy sobie spróbować rozkładówki? Oh, that's all right. Nie, na razie rozkładówki nie będziemy. Może rozkładówkę zrobimy sobie w następnym odcinku. Tak, żeby nie było. Na razie sobie rozwijamy naszą mapkę. Osiągnięto limit.
Szkoda. No na razie mamy mało punktów, więc co, przyspieszamy i lecimy. Tu jeszcze nam się nic nie dzieje. No dobrze. Mamy iść nie tak. Masz być ustawiony. Nie wiedziałem, że tutaj można do kolizji doprowadzić. Szczerze. A tu są jakieś interfejsowe. Ciekawe. Czyli ten ma zjechać i ma przyjechać jakiś jeszcze jeden. I za nim od razu towar. O Matko Święta, stój ty. Ciebie trzeba... Bo ja ciebie nie mogę odwrócić. Może ja bym chciał ciebie odwrócić, co teraz? No właśnie. We had some late trains, but not to worry. I've made bigger mistakes than this. No i mamy więcej kasy. When I first started out way back when the stations were nationalized, the newly mamy więcej pieniędzy, więc nie możemy narzekać. Minas Milos, they call him. Ty jedziesz na bubny 4. Well, I sent his train to the wrong station. Jedź na bubny 4. His face was red as a tomato when he barged into the dispatch office. Zapraszam. Aha, i zanim od razu towarowy. Oh, about freight trains. See the passing word under its station detail panel? It means that the train won't be stopping at that destination. Sounds obvious, but I thought you'd like to know. Nie pięknie. W sumie on mógł jechać na zajęty też, ale on to widzę, że ma jeszcze czas. Ja. Tak, my mamy tutaj te aktywne kontrakty. Aha, i ja go nie mogę wysłać jeszcze raz, że mi więcej pieniędzy przynosił? No szkoda. A, tylko panie, no poczekaj, pan poczekaj. To już, o kurczę, której minuty temu powinien odjechać z powrotem. Ja go tu jeszcze trzymam. Dobra. Jedź pan, jedź. Opóźnienie 1 minuta. No i takim sposobem dostanę kary. Ten jedzie na bubny 2, no to musisz jechać tędy, tak. A w ogóle to my mamy takiego, że możemy tutaj sobie coś wziąć, nie? Więcej ofert kontraktów. Zwiększnimy dostępnych kontraktów. Kontrakty jednokierunkowe, jak będziemy mieli zajezdnie. A na peronu dla pociągów. Nowy typ kontraktów, jednorazowy, towarowy. Aha. Czyli, że jeden raz po prostu jedzie sobie towar. Czy jednokierunkowy.
A weźmy to. Może być zbudowana poprzez menu budowy. Kontrakty jednokierunkowe z punktu A do B oznaczają pojawić się w dostępnych kontraktach po zbudowaniu zajezdni w pobliżu stacji. Kontrakty jednokierunkowe tylko z punktu A do B bez powrotu będą mogły być przyjmowane dla tej stacji. Ciągi, które skończą kontrakt, zostaną przechowane w zajezdni i użyte ponownie do innego kontraktu jednokierunkowego. Aha. Tak jak. Ciekawe. Czyli zaczęłbym sobie, nie wiem, załóżmy gdzieś tutaj sobie wybudował, nie? Tu, nie wiem, załóżmy, nie? Czy tu nawet tą zajezdnię. I bym sobie mógł wysyłać na tą swoją linię. Ciekawe. Nie, może byśmy się zajęli może jakimś innym kontraktem. Automatyzacja. Automatyczny semafor. Zmienić limit stacji. Automatyczny semafor. To by się przydało, ale to potrzebuję mieć to czerwone, a żeby mieć to czerwone. Trzebuję mieć albo zajezdnię, albo to. Ja biorę zajezdnię. Zajezdnię i teraz przenosimy się. Ile? 30? O matko świt. Tego to ja się nie spodziewałem, wiecie? To chyba tak szybko, to ja sobie tej zajezdni nie wybudę. Szkoda, że od razu nie powiedzieli, nie? Czemu znowuż ciebie nie mogę odwrócić? Już przebieg podany, ale nie ma ta problem z tym odwracaniem się. Dokąd jedziesz? A, do tamtego. Masyrsk. Masaryzk. Dobra. Jedź tam sobie. No i wiek. Te towarowe? Are an awful amount of work. And don't get me started on if we were to make a mistake. It'd be disastrous. R&D has been working on some new signals, automatic routing signals they call them. They should make our lives a lot easier. How about we add some to our network? First, we need to unlock the automatic routing system upgrade, and for that, we'll need some... Aha, znowuż, automatyczne te trasy, że są te automatyczne. Dobrze, ale ja chcę najpierw co tam zajezdnię kupić. Ja nie chcę. Tak, chcę to pominąć. Dobrze, i ty musisz się teraz odwrócić. Lecisz tu z powrotem. I ty jedziesz tam do Bubny. Pięknie. Ty potem pojedziesz tam i na górę, a ty pojedziesz tutaj dole, po niewłaściwym.
zbieramy sobie na tą zajezdnię pieniążki, nie? Oh, I do love laying down new track. Endless possibilities. The sounds of trains zooming along. Hey, that's given me an idea. Well, I think we've covered all the basics for now. From now on, I'll let you have free range to discover and expand the network as you desire. Oh, I'll still be here, don't worry. But no need to wait for my instructions before you do something. It's full steam ahead. Witaj teraz, wszystko zależy od ciebie. Rozwijaj swoje kolejowe imperium od podstaw. Zmienić ruch poprzez przyjmowanie kontraktu. Nie przejmuj się, przyjęliśmy dla ciebie już kilka. Aby pomóc ci rozpocząć, kontrakty zapewnią ci ruch. Akceptuj je mądrze, by nie przeciążyć swoich tras. Gdy poczujesz się komfortowo, kup nowe perony i rozszerz swoje imperium o nowe stacje, aby móc akceptować na nich kontrakty. Rezygnowanie z kontraktów, którego nie przynoszą zysku, to część rozgrywki. Rozumiem. Dobrze, drodzy Państwo, ale jako, że już mamy 22 minuty odcinku, to myślę, że to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.